Dzień dobry Państwu. Znajduję się w pomieszczeniu, gdzie przebywa Pan Janek, tak? Mogę podawać. Tak, Pan Janek jest bezdomnym. No, mieszka w Bydgoszczy. W tej chwili przywiozłem go do miejscowości, w której mieszka. Mieszka w małej wiosce, z tym, że tutaj, co Państwo widzicie, to jest no, w domku takim małym mieszkalnym, który nie ma prądu. Nie ma gazu. Nie ma gazu, tak? Nie ma gazu. I jest no, dość takim opłakanym stanie. Mogę Panie Janku pokazać tam? Tak. Tak. Także takie są pomieszczenia, jak Państwo widzicie. Państwo widzicie, jest piec, tak, to jest jakieś wyjście do piwnicy, a tutaj widać, o, właśnie tak to wygląda. Mój nowy dom, może tu by się ten program telewizyjny zainteresował, bo o co chodzi, za chwilę. Panie Janek, chcę pokazywać swoje twarzy. Także musicie Państwo wierzyć, że Pan Janek to jest Pan Janek. Po prostu. Tu jest piec kaflowy. On jest, Panie Janku, czynny? Czynny jest piec kaflowy. Także będzie miał Pan pierwszy raz od dłuższego czasu. Będzie mógł napalić w piecu. Bo o co chodzi? Ja Pana Janka spotkałem na ulicy z innym panem Januszem, który zrobiłem poprzedni film, i oni nocowali, po prostu spędzali noce głównie w takim wraku samochodowym, gdzie nie było szyb, było wszystko porozbijane, dach zarwany, także no okropne, straszne warunki. I tam, no może później przejdziemy do rzeczy. Dalszym to Pan Janek wyjaśni, dlaczego to tak było i dlaczego się tam znalazł w tym wraku samochodu. Natomiast dzisiaj ja no umożliwiłem, po prostu postarałem się, przywiozłem no, Pana Janka do tego domu, bo w tym domu Pan Janek nie mieszka już około 2 lat, nie mieszka. Miał różne koleje losu, się zatoczyły jego, także Pan Janek jest osobą schorowaną, bardzo ma cukrzycę, dodatkowe inne choroby, no i biodra, gdzie po prostu przy każdym... Nie mogę chodzić sam. Nie może sam chodzić, potrzebuje innej pomocy, drugiej pomocy. Także posiada skrawek ziemi, no ale co z tego, nie ma nawet pieniędzy na opłacanie podatku. No, ktoś z Państwa na pewno powie, no to czemu nie idzie do pracy. No właśnie jest w tym rzecz cała, że Pan Janek chodzi dosłownie, no każdy krok to sprawia ból, i bez swoich tylko chodzika, laski, to by nie mógł na tego sobie radzić. Także, drodzy Państwo, może się zapytam kilka słów Pana Janka. Panie Janku, dlaczego Pan się znalazł na ulicy w Bydgoszczy? Nie miałem siły przyjechać do domu rodzinnego, bo biodro mi bolało. Tak. Ale również z tego, co nie jest żadną tajemnicą, spędził Pan jakiś czas w więzieniu, tak? Tak. Ostatnio 7 miesięcy. 7 miesięcy. I wyszedł Pan ostatnio w styczniu, tak? W styczniu... 22 stycznia. 22 stycznia. I... Czyli od miesiąca jest pan de facto na ulicy. Te wszystkie mrozy i tak dalej Pan Janek no, spędzał właśnie w tym wraku z drugim takim bezdomnym panem Januszem. Czy
Ma pan jakąś pomoc rodziny po prostu? Nie mam. Wszyscy się ode mnie odsunęli. Wszyscy się odsunęli, tak jak państwo słyszycie. I po prostu nie ma skąd. Dzisiaj byliśmy z Bydgoszczy, pana Janka przywiozłem, pana Jana. Byliśmy w przychodni. Troszeczkę, no, tak się wyrażę, podprowadzałem pana Jana, bo poprzednio, wczoraj też próbowaliśmy załatwić jakieś pomoc w Bydgoszczy, w szpitalach, w przychodni, w ośrodku pomocy terapeutycznej. O co chodzi, proszę państwa? No wiadomo, że pan Janek jest no, uzależniony od alkoholu również. I to jest jedyne tylko wyjście. Przekonałem pana Janka i sam wyraził na to zgodę, że jest bezwzględnie sam sobie z tym nie poradzi na ulicy. I dlatego potrzebna jest terapia odwykowa na oddziale zamkniętym. Dzisiaj postaraliśmy się taką właśnie skierowanie na taką terapię uzyskać. Wczoraj to było Bydgoszcz, kompletnie odsyłał do miejsca zamieszkania pana Janka, a więc dzisiaj przyjechaliśmy do miejsca zamieszkania. Tak jak widzicie państwo, pan Janek się cieszy, bo pierwszy raz będzie po prostu w jakichś, no, znośnych, trudno powiedzieć, że to są znośne warunki, ale może napalić w piecu i może się ogrzać i w jakiś sposób egzystować. Problemem jest po prostu dalsza pomoc, bo samym ciepłem się człowiek, tak się wyrażę, nie naje. Do tego potrzebne są leki, które pan Janek już od dłuższego czasu nie używa. Ma podwyższony stan cukrzycy, no ale nie ma pieniędzy na leki. Nikt mu takie rzeczy nie daje. Dopiero dzisiaj uruchomiliśmy, to się nazywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. No nie będę może wymieniał miejscowości, gdzie, no w każdym razie tylko dodam, że to jest mała miejscowość. Mała miejscowość, miejski ten gminny ośrodek i obiecano, że tą sprawą pana Janka urząd, który jest do tego zobligowany, by zająć się zajmie. No zobaczymy, jestem w kontakcie z panem Jankiem, mam jego numer telefonu i w poniedziałek ma przyjść pomoc. Taka społeczna, jak się wyrażę, pani, która będzie przeprowadzała. Dzisiaj przeprowadziła wywiad, ale jeszcze dodatkowe jakieś czynności, być może jakaś zapomoga się znajdzie. To nie są duże pieniądze, bo powiedzmy ten dodatek pielęgnacyjny, powiedzmy, wynosi to chyba 200 coś, parę złotych. Także w sumie gdzieś to pieniążki by były, no ale najważniejsze, żeby były. Najważniejsze, żeby były, bo ten człowiek do tej pory nie miał żadnej kompletnie pomocy. Także, panie Janku, czy chciałby pan coś do tego mojego wywodu dodać? Ojej, żeby ludzie dobrej woli mi pomogli na jedzenie coś, czy wpłacić, bo zalegam za podatkiem od nieruchomości od 3 lat, żeby mi wpłacili jakieś pieniążki, coś na ten podatek. Bo jak nie będę płacił przez jeszcze 3 lata czy 4, to zabiorą mi dom. No najpierw może ustalimy to, że musi pan, bo pan ma zaawansowane problemy z biodrami. Po prostu kiedyś się przewrócił i potężnie zbił i od tej pory są takie potężne problemy. Chodzi o kulach. Bardzo, bardzo wolno się porusza i z bólem. Także to powinna być terapia już od dawna, dawien dawna zrobiona w celu zlikwidowania tego stanu chorobowego. I druga rzecz to jest właśnie alkoholizm. To znaczy pan Janek dużo nie pije, ale no w takich warunkach, proszę państwa, jeżeli powiedzmy jest minus 5 pod chmurką, trudno, żeby jakieś nie wziąć na wzmocnienie, żeby ten, no, na stres, na nerwy i tak dalej, i tak dalej. No. Trudno to przekazać dla państwa, którzy nigdy w takiej, powiedzmy, sytuacji nie byli, gdzie mieli ciepło, gdzie mieli wyżywienie i tak dalej. No ale nic, narzekanie tutaj nic nie pomoże.
Także panie Janku, życzę panu, żeby, żeby drogi pana się wyprostowały. No i że znalazł pan ludzi pomocnych dookoła siebie. Także nie pokazuję panu twarzy oczywiście. I życzę panu, żeby no jednak pan zaczął od terapii tej antyalkoholowej, wyjścia z tego straszliwego nałogu, bo no sam wydaje mi się, że pan sobie nie poradzi. Niektórzy nie potrzebują takiego ośrodka, walczą sami i zwyciężają, ale to naprawdę jest nieliczny odsetek takich osób. Panie Janku, wszystkiego dobrego.